20 października wspominamy błogosławionego Jakuba Kerna, prezbitera. Jakub przyszedł na świat 11 kwietnia 1897 roku w wiedeńskiej, skromnej, ale wierzącej rodzinie robotniczej. Jego ojciec był ogrodnikiem. Na chrzcie świętym otrzymał imię Franciszek Aleksander. Rodzice wychowywali go w głębokiej wierze chrześcijańskiej. W latach od 1907 do 1915 uczył się w niższym seminarium archidiecezjalnym w Hollandbrunn. Nauka sprawiała mu wiele trudności, ale pokonywał je pilnością i systematycznością. Wyróżniał się pobożnością, zrównoważeniem i pogodnym usposobieniem. W wieku 14 lat złożył ślub czystości. Rok później wstąpił do trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. Podczas I wojny światowej, w której walczył 3 lata jako żołnierz, odniósł poważną ranę, która była przyczyną jego cierpień do końca życia. W 1917 roku rozpoczął studia teologiczne w Uniwersytecie Wiedeńskim. Po 3 latach przerwał je i rozpoczął nowicjat w zakonie ojców Norbertanów w opactwie Geras w Dolnej Austrii. W homilii podczas mszy świętej beatyfikacyjnej papież święty Jan Paweł II tak opisał jego drogę duchową. Powodowany miłością do Chrystusa nie uchwycił się kurczowo życia, ale świadomie ofiarował je za innych. Początkowo pragnął zostać kapłanem diecezjalnym, ale pewne wydarzenie sprawiło, że wybrał inną drogę. Gdy jeden z zakonników ze zgromadzenia ojców Norbertanów opuścił klasztor, aby przyłączyć się do czeskiego kościoła narodowego, powstałego krótko przedtem, na skutek zerwania z Rzymem, Jakub Kern dostrzegł w tym smutnym fakcie znak swego powołania. Pragnął zadośćuczynić za postępek owego zakonnika. Zajął jego miejsce w klasztorze w Geras, a Bóg przyjął tę ofiarę zastępczą. Błogosławiony Jakub Kern jawi się nam zatem jako świadek wierności kapłaństwu. Początkowo było to jego dziecięcym marzeniem, które wyrażał przez naśladowanie kapłana przy ołtarzu. Później to pragnienie dojrzało, a próba cierpienia ujawniła głęboki sens jego kapłańskiego powołania – zjednoczyć swoje życie z ofiarą Chrystusa na krzyżu i ofiarować je w zastępstwie za zbawienie innych. 23 lipca 1922 roku ojciec Jakub przyjął święcenia kapłańskie w katedrze świętego Szczepana w Wiedniu. Z radością rozpoczął posługę duszpasterską. Był cenionym spowiednikiem. Z powodu odniesionych w czasie wojny ran musiał być poddany kilku operacjom. Nie przyniosły spodziewanej poprawy zdrowia, a przyczyniły się do wielu cierpień. Ojciec Jakub sam o sobie mówił, że jego życie jest Golgotą. Zmarł w opinii świętości w szpitalu 20 października 1924 roku, tak jak przepowiedział. W tym dniu miał składać śluby wieczyste, złożył je już w niebie. Jego ciało pochowano w Geras. W dniu beatyfikacji 21 czerwca 1998 roku papież święty Jan Paweł II wzywał: niech błogosławiony Jakub Kern zachęci wielu młodych, by wielkodusznie przyjęli powołanie do kapłaństwa i poszli za Chrystusem. Jego słowa wypowiedziane przed laty są skierowane do nas. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebni są autentyczni i święci kapłani. Wszystkie modlitwy, wszystkie ofiary, wszystkie wysiłki, wszystkie cierpienia połączone w słusznej intencji stają się Bożym zasiewem, który prędzej czy później wyda owoce. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Jakuba na czele swojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.